Dzisiaj musimy uważać, bo przed nami są takie straszne koty, które będą próbować nas ugryźć. Co ty mówisz? Ten kotek wygląda tak słodko, ja bym chciał do niego podejść. Poczekaj, Pimpek, jeżeli coś będzie robił, to od razu go uderzamy z pałki, tak jest. O, on się rusza, uważaj, Pimpek! On cię wziął, nie, Pimpek, dobra, muszę cię uratować, pom ty głupi kocie, dawaj, Pimpek, uciekamy od niego. Nie, szybko ucieknijmy stąd, a on nie jest jednak dobry. Dobra, musimy się tutaj skryć, Pimpek, i uważaj, bo jeżeli dotkniemy tego śluzu, to się zamienimy w koty i nikt nie będzie mógł pokonać tych kotków. Dobra, wiesz co, Pimpek, uważaj, on tutaj będzie zaraz przychodził. Nie, czy on nas zauważył? O, patrz, on leci na ciebie. Ej, serio, na mnie, a ty, Pimpek, czemu się tam nie ruszasz? Nie możesz mnie złapać, o nie, on jest tak blisko mnie. Uciekaj, Luczek, on mnie nie widzi, tego musisz pokonać. Dobra, spróbuję go uderzyć, tak, czekaj, ale nie, on mnie wziął, czekaj chwilę. Musisz mnie uratować, dawaj, Pimpek, bo on mnie gryzie. Ała. A ty głupi kocie, dobra, szybko, uciekamy stąd. To jest niebezpieczne, te koty chcą nas zamienić. No tak, widzę, o, i czekaj, Pimpek, czemu ty się nie ruszasz? Uważaj, bo on jest tuż za tobą. Czekaj, ja już cię nie uratuję, bo jestem bardzo daleko. Nie, on cię złapał. O, Luczek, co mi się dzieje? Chyba się zamieniam w strasznego kota. O, nie, widzę, dzisiaj mamy walkę koty versus psy. Chwilę, Pimpek, jak ty się zamieniłeś? Ej, jak twoja twarz wygląda dziwnie. O, i teraz są dwa koty. Luczek, musimy cię zamienić. Zostań jednym z nas. Nie ma takiej opcji, Pimpek. Czekajcie, czemu ja mam taką słabą pałkę? Przecież ja nie pokonam Pimpka. Chodź tutaj, ała, ała, co ty robisz? Też musisz zostać kotem. Nie, nie ma takiej opcji, Pimpek. Dobra, widzowie, ja muszę uciec jak najdalej, żeby Pimpek w ogóle mnie nie zamienił w tego kota. Odsuń się. Nie, nie uda ci się. Chodź tutaj, Leszczu. Musisz być kotem. No nie, jestem gdzieś bardzo daleko. Dobra, czekajcie, widzowie, pum, uderzam tego Pimpka i on musi deadnąć. Ała, ała, co ty mi robisz? Nie, nie, muszę cię zamienić w kota, szybko. O nie, dobra, ja cię pokonuję. Czas? Pokonuję cię. To nie dasz rady, bo ja ci tak szybko skaczę i uciekam. Dobra, Pimpek, ty już masz mało życia, zaraz deadniesz. Ała, ała, co ty mi robisz? Nie, przestań mnie uderzać. Zginąłem. O, tak, to jest pierwszy zabity kotek i Pimpek powinien być teraz na mapie startowej. Jesteś tutaj, uważaj lepiej, bo tutaj jest naprawdę jeszcze więcej kotów, które atakują ludzi. No nie, Pimpek, musimy im pomóc. Patrz na tamtego tam w oddali. Widzę, ile tych kotów tutaj jest. O, ale oni wszyscy ich atakują i te kotki są czerwone. Tak, one do nas tutaj podchodzą. Dobra, musimy w takim razie je pokonać jako pieski. Czekaj, ja sobie kupię lepszą broń, Pimpek. Topór jest chyba słaby. Ja wezmę sobie katanę za $100. Wow, co to ma być? Ja biorę w takim razie topór. Patrz, jak wyglądamy teraz. Tak, wyglądamy bardzo groźnie. Wiesz co? Tutaj jest jeszcze pistolet za 300, więc sobie go kupię. Ahaha, mam pistola. Wow, jaki ty jesteś kozacki. Ale dobra, chodź pomóż reszcie, bo oni zaraz ich wszystkich rozwalą. No tak, dobra, w takim razie idę tutaj. A sprawię, żebym teraz mnie jakby zainfekowali, wiesz. A ty mnie będziesz radował. Musimy się oddalić jak najdalej i tutaj szukać jakichś kotków do zabicia. Tutaj idzie jeden, po, trzymaj ten głupi kocie. Tak, deadno. Ale ty go rozwaliłeś, jesteś taki mocny. Żadne koty nas nie pokonają. Tylko uważaj na tą zielone coś. Ej, tak, i nie możemy wdepnąć w to białe, bo jeżeli to wdepniemy, to... A, czekaj chwilę, a, Pimpek, o, jakoś dziwnie się czuję. Nie, Luczek, masz, uderzę cię, przestań być kotem. Ej, tak, teraz w sumie nie chcę być przeciwko nam. Chcę być oczywiście wszystkich zamienić. A chodź tutaj, Pimpek, każdego złapię. Nie, nie pozwolę ci na to. Chodź tu, muszę cię rozwalić. I tego gościa też. A masz, uderzam i... O nie, zostaw mnie, tak. A, złapałem cię teraz i teraz cię gryzę. Nie rób tego, nie. Zamieniam się pomocy. Tak, i chyba kotki to wygrają. Pimpek, teraz, zamieniłeś się w białego kotka. Czemu jestem białym kotem, Luczek? Co mi się stało? Ale dobra, musimy zamienić wszystkich ludzi na koty. Ej, tak, ta wojna między pieskami a kotkami jest taka epicka. Tutaj kolejnego bikona złapali, ahaha, też go weźmy wszystkich. Tutaj tego bikona też wezmę, am, niam, niam. Uważaj za tobą, też ktoś jest. O, bierzemy ich i rozwalamy. Tak, ten ktoś mnie uderzył i przerwał mi proces przerywania. Ale dobra, czekaj, teraz go wezmę, bikona, am, niam, niam, gryzę go. Ja też go wziąłem, o tak, kolejny bikon jest tym pieskiem. A, czekaj, to prawda ci się udało, a mi się nie udało kolejnej osoby wziąć. Ale dobra, teraz Tom spróbuję wziąć w czapeczce, a i te osoby uciekają. Ich jest tutaj za dużo, ale goni ich, patrz, tutaj jest taka jedna osoba, a trzeba ją złapać. Ty, czekaj, Pimpek, jakoś czuję się inaczej, jestem znowu pieskiem, takie
jest, hura, nie wiem, co się ze mną działo, ty, ja myślałem, że przed chwilą jakoś dziwnie się czułem. Co, jak to, ty już nie jesteś kotkiem, o nie, muszę w takim razie cię zamienić. O nie, Pipek dalej jest kotem, a my widzowie musimy uważać na to, tak, bo bycie kotem jest bardzo złym, tylko pieski, tak, napiszcie tym pieski w komentarzu i wiecie co, ja sobie wejdę w sklep i kupię sobie może jakieś rzeczy. Luczek, chodź tutaj, pora cię zamienić na kotka. Ej, dobra, kupię sobie Game Passa, widzowie, że będę mieć, o, złotą katanę Game Pass, 700 Robuxów, biorę to! Co ty tam kupujesz? Nie, ty rozwalisz wszystkie kotki wtedy! Tak, to jest wielka wojna i zobaczcie na moją złotą katanę za 800 Robuxów, tutaj wszystkie kotki zaraz będą, gdzie jesteś, Pipek? Nie możesz być zamieniony! A, co się stało? Czemu ty masz taki dobry miecz? Nie, chodź tutaj, zamieniam cię! Ej, a ty jesteś białym kotem, no nie, Pipek, nie pamiętasz, jak to było być pieskiem? Zostawcie mnie, błagam, powiedz coś tym ludziom! Nienawidzę piesków, kotki są najlepsze, chodź tu, zamieniamy cię! O nie, widzowie, oj, czekaj, znowu się zamieniłem! Dobrze ci tak! O, tak, wygramy tą wojnę jako kotki, w sumie bardzo fajnie jest być kotkiem! No mówiłem ci, co ty robiłeś tą złotą kataną? Bycie kotkiem jest takie fajne! Ej, Pipek, a pamiętasz, że byliśmy kiedyś pieskami? Przecież pieski powinny być lepsze! Co ty mówisz? Nie, pieski są najgorsze, fuj, ohydne, nic takiego nie pamiętam! Co, serio, nic nie pamiętasz? No dobra, chodźmy w takim razie, o, tego zamienić gościa, a miam, miam, tak, nie będzie tutaj team piesków, będą tylko kotki, tak, zjadam tego gościa. O tak, o to właśnie chodzi, rozwal ich wszystkich, ale czekaj, coś się ze mną dzieje, chyba się przemienia. Co, jak to przemieniasz, Pipek, gdzie jesteś? Zamieniłem kolejnego kotka, tak, mamy kolejnego ziomeczka w składzie, gdzie jesteś, Pipek, pokaż mi się tutaj. Luczek, ja jestem do wejściu, ale jestem pieskiem, co to mi się stało? Faktycznie on się odmienił, w sumie pamiętam coś takiego. Ej, widzowie, bardzo mi dziwnie w głowie jest, czy ja kiedyś nie miałem przypadkiem walczyć przeciwko tym kotkom? No właśnie tak, i miałeś złotą katanę, nie poddawaj się, musisz pokonać wszystkie kotki! Ja ci nie wierzę, tak, muszę wziąć tego gościa i go tutaj zamienić, albo tego, a miam, miam, chodź tutaj gościu i teraz cię łapię! Nie, co ty robisz, masz być pieskiem, nie rozumiesz? No właśnie, nie chcę być pieskiem, wolę być kotkiem takim strasznym, patrz, już go łapię i teraz, a tak, gryzę go! O nie, dobra, chodź tu, muszę cię w takim razie rozwalić moją kataną, gdzie jesteś? Ej, widzę cię, Pipek, ty jesteś pieskiem? No co? Nie, no nie bądź pieskiem, dawajcie, uderzę, chwileczkę. Ej, zamieniłem się znowu w pieska! Mówiłem ci, Luczek, te złe koty niestety chcą nas rozwalić, ale my mamy super miecze, zniszczymy ich! Ej, dobra, nie, ja już nie mogę nigdy więcej zostać kotkiem, tak, te pieski muszą to wygrać, dobra, tutaj muszę sobie kupić wszystkie rzeczy, tutaj mam Game Pass eliksiru leczniczego, to sobie to wezmę i wszystko pokupuję za Robuxy. Wow, ty teraz będziesz mieć tyle życia i będziesz nieśmiertelny. Ej, elektryczny nietoperz Game Pass. Kupuję to za 800 Robuxów, to pewnie da mi coś do broni. Wow, to będzie pewnie takie mocne, ja nie mogę, a twoja złota katana będzie rozwalać te kotki na hita. Tak jest, i tutaj mogę sobie to wziąć oczywiście. Dobra, w takim razie to biorę, mamy te eliksiry, pełno ich mam. I tutaj kupię sobie jeszcze pistolet, bo go nie mam, więc po... Teraz jestem gotowy, zobacz, mam nawet taką pałkę elektryczną. Tak, to jest chyba lepsze. Po, nie, uważaj, tu są koty, dawaj, musimy wszystkie pokonać na hita. A masz, bijemy je, Luczek! Czekaj, jeden kot mnie wziął, pomóż mi! Ej, widzę cię, dobra, już go uderzam, chodź tutaj, ty głupi kocie, nawalamy go, dawaj, Pipek, tak, z katany i z tego, pum! Bij go cały czas, ale to było proste, rozwaliliśmy kolejnego kota, ale uważaj, ich jest tutaj coraz więcej! Dobra, nie, nie wchodź tędy, Pipek, bo tutaj się zarazisz, chodź, pójdźmy może tamtędy i musimy patrzeć, a już jest armia, o nie, tam jakiś gościu przecież się zamienił w kotka, dobra, musimy go pokonać, dawaj, chodź tutaj ze mną na niego! A, dobra, tylko uważaj, bo on jest za tym zielonym czymś, nie możemy tu wchodzić! Dobra, tylko uważaj, Pipek, bo oni chcą mnie złapać. O, dobra, musimy go uderzać. Nie, tu jest nawet jakiś różowy kotek, co mu się dzieje? Serio, różowy kotek? Gdzie niby? Tutaj jest tyle tego. A faktycznie, on sobie tutaj lata. Dawaj go, musimy go pokonać. A masz, nie ma co, kotku, chodź tutaj. Czekaj, Luczek, pomagam ci. Tak, uderz mnie, proszę, bo zaraz bym się zamienił. Ej, było tak blisko. Dobra, wypiję sobie poteczkę leczenia i teraz już nie będę nigdy kotem. No i bardzo dobrze, chociaż czekaj, to chyba tylko daje ci więcej życia. Ty cały czas możesz nim zostać. No tak, ale nie, czekaj, Pipek, o, jakoś dziwnie znowu się czuję, chcę być kotem, chodź tutaj, Pipek! A, czekaj, ktoś mnie wziął, naprawdę, no nie, też się zamieniam! Tak, wiesz co, chyba fajnie jest być kotkiem, co, chodźmy wszystkich zamienić, ja nie wiem, chcę wygrać tą wojnę jako kotek, a, mam tutaj Bikona! Tak, czekaj, ja go też wezmę, o, ale nie, jest tak dużo, pomóż mi go zniszczyć! Tak, już gojemy, Pipek, razem we dwójkę, dawaj go, tak, zamienił się bardzo dobrze! Kolejna osoba zamieniona, teraz ona, tak, trzeba też tą dziewczynę pokonać!
wygrać! Ej, tak, wydaje mi się, że kotki wygrają tą wojnę na 1000000%. Dawaj tego bikona, on jest taki słaby! Właśnie chcę go złapać! Chodź tutaj, bikoniku, już cię ma! Poczekaj chwilę, tylko jeszcze chwila i... A, jak on dobrze ucieka! Widzę go, ale czekaj, już prawie bym go złapał, nawet tą typiarkę. Uwaga, pom, złapiemy ją! O tak, ona się teraz zamienia w czerwony kolor, a ten bikon w taki pomarańczowy, znaczy pink. Ej, tak, widzę, on już przeszedł tędy bardzo dobrze. Dawaj, Pipek, znajdziemy jeszcze osoby, które się tutaj ukrywają, ale czy przypadkiem kotki nie zwyciężyły tej walki? Tak mi się wydaje, chociaż czekaj, jeszcze tutaj ktoś może być, jakiś piesek. O, jak ja nie lubię piesków, trzeba je pokonać. Tutaj jest, dawaj go, Pipek, szybko, musimy go teraz tutaj zaskoczyć. O, dawaj go tu. O, to właśnie chodzi, zamieniamy go w kotka. To jest nasza ostatnia ofiara i poczekaj, został zainfekowany. Jego twarz teraz, uwaga, zmieniła się. Wszyscy są kotkami. I my też, uwielbiam być kotkiem. Tak, wygraliśmy.